Witam, prawda? Witam, prawda? A więc nasz idealny plan trwa. Ja tak pilnuję jest. Dźwigni. Dobra, już? Możesz ciągnąć. Mhm. Zabity. No z tymi mniejszymi musimy sobie sami dać radę. Dobra, idę. Idę po plecach, bo zgubiłem się. Były schody, kurde, a tu. No daje mi to, ta szybkość poruszania się dużo ułatwia. To, że tu jest dwóch, trzech nawet chyba, bo... Siema. Kurde, a to wodę, co on strzelał? Do kogoś innego strzelał przed chwilą. Czekaj, ja się muszę wyleczyć, bo mnie trafi. Raz jemy rogala. Woda. Gaugan może? Nie trafiają pod górkę. Dobra, lecę na nich. Ono mnie zeżarło. Uważaj. Ono mnie zeżarło, ja uciekam. Braję go, tłukę go. Dostał, mocno. Dobry. Dobra, zabiłem. Ono mnie zeżarło. No, to stanie w tym to jest strasznie zabójczy. To jest moment i życia nie masz. Ale jest lucik, tu już coś jest fajnego. O, masz dla ciebie coś jest fajnego? O, herbata mineralna. No, to jest hit. Biorę. Tu jest loot. Od razu wypijam. Jest skrzynka. W skrzynce, o kurde. Coś dobrego. Pancerz płytowy, no to musisz go podnieść, bo... To już nie jest na moje. To nie na moje plecy. Nie na moje plecy. Muszę przerzucić go. Do plecaka. Dobra. Porównajmy. Nie, to nawet nie porównuj z Amolitem, bo może być większa obrona trochę, ale tam jest dużo, ci daje odporności na obalenie. No, bardzo, no. To prawda. Tak czy siak będzie na sprzedaż. O, zbyt ciężka torba się zaczęło. U mnie już jest od dawna. Tylko, że tak nie widać, nie? Bo jednak ta prędkość poruszania się. Muszę bandaż zaaplikować. Trochę bandaży zejdzie, zanim się wyleczę do końca. Nie wiem, czy nie zawirować tej mikstury. Zawsze możesz na ten ognisko tu rozbić i te mięso alfa. Albo no. I tak zrobimy zaraz chyba. Dobra, to ja zrobię ognisko. Nawet garnka nie trzeba do tego. Tak, nie trzeba. Mięcho. Gdzie ja to mięso mam? Nie mam. Nie no, masz, przecież dawałem ci. Nie mam. Nie wiem, czy jest to. Centralnie nie mam. Boże, nie podniosłeś w ogóle, no to jest też taka opcja. Kurde, coś kojarzę, że miałem mieć, ale nie mam. What the fuck? No to bierz, leży. A, ty rzuciłeś? No, ja i tak mam dużo bandaży, więc mi to dzięki. A poza tym ja nie biję dużo fizycznych obrażeń. Kamień chłodu, to dobrze, bo to do questa było potrzebne. Dobra, to mnie powinno wyleczyć. No stąd to my się będziemy czołgać, coś podejrzewam. Bo jeszcze tych gigantów żeśmy nie przeszukali, a oni mają ciężko. Gdzie ty jesteś? Luruję kolejnego, wiesz, lepiej się wracaj tam do... Dobra, to akurat mi pasuje, jestem tu właśnie. Ja tu ten biorę kolejnego gnoja. Chodź tu, chodź, nie bądź taki niemrawy.
No, u nich jak już jest ta poważna muzyczka. 1000 zdrowia. Kurde, to już nie przelewki. No, ja jestem tam na środku na razie. Zbudowałem go, ale jeszcze nie. Dobra, możesz go ten zabić. No i git. Z przyjemnością. Idzie gdzieś... do ciebie? No, idzie gdzieś chociaż. Z tym jednym i tak będziesz mi musiał pomóc, bo ja go sam nie zluruję. Ten, co tam na ciebie patrzył, tam na wprost. Cały czas tam jest. O, zestaw alchemiczny. To przyda nam się, mamy 6 dych zaoszczędzone. To nawet nie na sprzedaż. Bo my tu nie mamy zestawu alchemicznego w Bergowie. A ty już ich lutowałeś? Nie. Oni są cały czas do zlutowania. A to ja zostawiam ich. A dobra, to tu się zaczyna ten etap chyba, gdzie widzisz, mi musiał pomóc. Czekaj, więc, idę. Że już staram się, Nie, spoko, no spokojnie. Tutaj też są dźwignie jakieś. Ale to do bram, nie? Jedna jest dźwignia do windy chyba. O, to jest do windy i teraz będziemy musieli z tej windy najlepiej tu wyrzucić plecak, bo... Kurde, coś w ogóle, no odporność na uderzenie na wszelki wypadek, mamy coś takiego w ogóle? No to właśnie zerknę, czekaj, bo powinienem odporność na uderzenia i obrażenia fizyczne. No. Jak coś takiego mam. Masz, to wypij. Mam, no. W końcu wypiję tą miksturę. Się przyda, bo my musimy go z tej windy ściągnąć na dół. To jest kłopot. No jest tam, chuj. Jak my to zrobimy? Gorzej, że tak ciemno trochę. A może mu najebiemy po prostu? Nie, on ma kurde 1000 zdrowia ponad. Gonimy. Kurwa, gonimy. Do windy. To chodzi do drugiej. Oła! Uciekaj. Za ciemno jest trochę. Ła, spadłem! Ale wróciłem jednak. Dobra, chodź tu. Może mu najebiemy. A on nie spadnie tędy? Ty, nie spadnie. Nie spadnie, bo właśnie to naprawili w jakimś tam patchu, żeby nie... Uciekaj. Nawet się nie ten. Jeszcze za słabo jesteśmy przygotowani, nawet jeśli byśmy się chcieli z nim bić. Ale chciałem zobaczyć, ile mu zejdzie. Najgorzej, bo on się regeneruje, nie? No nie, no może byśmy mu naklepali, tylko ciężko jest i tak. Bo chyba łatwiej niż go tam jednak wciągnąć na tą windę, mam wrażenie. No może być. Dwójkę jeszcze, wiesz, dwójkę może damy faktycznie radę, ale jak grałem samemu, to... To nie było szans po prostu. Damy radę. Staminy może nam braknąć. No. Teraz jak tak patrzę. To tak. Ja regeneruję staminę teraz. No ja też. Będę go lurował, ale... Chcę poczekać, aż się stamina. No debil. Czemu się na mnie skupiasz? Że go już nie uderzyłem od... Wkurwiłeś go. Aha, bo on się pali, wiesz, i może ten tik każdy z obrażeń. Tak, on rozkminia, że ty mu zrobiłeś najgorszy kuku. Albo wie, że zginie i mówi, dobra, to chociaż jednego zajebę. Wow. No teraz. A dostał hita jeszcze. No, zginie. Debil jeden. Kurwa, ale no walno mi nieźle. No to jestem z nas dumny, to ci powiem. To żeśmy tu odwalili nieźle. A, po plecach, cześć. I chyba nam się właśnie odblokował artefakt, bo to był chyba ostatni gość. Zajebiście. Looting. Jest skrzynka duża. Kurwa, ile to waży. Co tu dają?
Buława z żelaza. Grzyb gwieździsty, lipa, kamień lipa, chłodu, lipa, lipa. Olej i stopaprzeć. Sam. Dobra. Teraz ja już chodzę. Trzeba tych zlutować, nie wiem jak my ich zlutujemy, nie? Nie mam pojęcia. Ja już chodzę. A my możemy spać tu? No ja bym wolał nie spadać, bo już mamy doświadczenie ze spadania, już żeśmy... Ja już chodzę. Dostaliśmy doświadczenie. Fall damage'u. All damage. Trzeba będzie sprawdzić w lucie, jakieś sandały wyjebać i inne gówna chyba. Bo... Najmniej wartościowy shit. No, no, to tu trzeba zebrać koniecznie z tych utworów. To co może być najmniej wartościowe? Sandały na pewno. Lampa odkrywcy zepsuta, ty. No to też na pewno. A może to moja? Aha, odkrywcy, no to twoja jest pewnie rozładowana. A czemu jest na czerwono przekreślona? Brak źródła zasilania, dobra, nie jest źle. Słomiany kapelusz, okrągła tarcza, mi się nie przyda już raczej. Dobra, jest okej. Okrągła tarcza, słomiany kapelusz, chyba pójdzie też. Buława z żelaza, myślisz, że za ile pójdzie? Za piątkę czytałem, za szóstkę to... Okrągła tarcza pewnie będzie tania, nie? Też chyba za sześć. To wywalić? Dobra, ja już, znaczy przerób na kawałki żelaza. Ja już się ruszam, nie? Ja już chodzę. Co jeszcze bym tu mógł wywalić? No nic, wodę mogę wypić, o, tą z bukłaku dodatkowo. Dobra, ja jeszcze mogę coś podnieść w takim razie. To wyjebie. No musisz zlutować, to ja trzech zlutowałem, bo jeszcze tam tego na górze. Wziąłem. Jest jeszcze jeden, drugi tam jest na górze, widzę. I jeden tu leży, nie? No. Na górze samym. Jeszcze nie jest źle, jeszcze biegam. No ja już chodzę. I patrz, tu jest skrzynka jaka jest i artefakt. O kurde. Co to za artefakt? Kuta halabarda trójcy. Co tu jest? Mówiłeś o hełmie, patrz co tu masz. Czekaj, otwieram. Ale halabarda idzie na sprzedaż, bo ona droga jest. O, elitarny hełm płytowy, zużycie many 50% więcej, ale odporności o 18, odporność 12. Zużycie energii trochę większe i szybkość ruchu mniejsza w sumie. No, ale odporność na drżenie o 5 większe, odporności o 9 większa i ochrona o 2. Nie wiem, jak my tą zbroję płytową podniesiemy. Aha, ja wiem jak, dobra. Ja tą zbroję płytową jeszcze wezmę, rozbiorę się do naga. Co już na siebie założę. No, Kurwa, nie, no nie mogę się ruszyć. Nie, moment, jeszcze coś mogę wykombinować. Aha, w końcu nowy hełm. Ja nie mogę nic zrobić też. Nie mogę, kurwa. Kroku nie mogę zrobić. O stary, co trzeba... Aha, bo ja nie mam... Kurwa, co tu nie wiem, czekaj. Nie, musisz najcięższą broń załóż na siebie. Może najcięższą broń to na siebie... No nie mogę się ruszyć. Czyli tą harabardę. O stary, co tu teraz wykombinowałeś? Ale dalej nie mogę się ruszyć. No i założę ten pancerz płytowy, bo on 18 aż waży. O. Mogę się ruszyć? Nie, jeszcze się nie mogę ruszyć. Ja mogę iść. O ja pierdziele, ja nawet się ruszyć nie mogę. Czekaj, wodę wypiję jeszcze, bo to pół kilo. Co coś jeszcze? Mam chuj mikstur jakiś, mam prowiantu trochę jakiegoś. No, a bardzo, ale mogę rolować. Mam, ale to się wszystko akurat przydaje. Kurde. Mam tu jakiś, a to wszystko mam, no nie wiem, oko ducha wyrzucić? To jest nie? Drogie, to jest drogie. Właśnie. Wodorosty wyrzucał. O dobra, to mogę założyć, bo jest cięższe. Mogę się ruszać jeszcze? Nie, kurde. Że powiedz. To możesz wyrzucić. Jajo larwy. To jak chcesz możesz wyrzucić. A tu dalej przeciążony jest, no ja...
Naprawdę, wodę wypijam i... Może jakaś mikstura nam w tym pomoże. Nie ma, nie ma. Dobra, ja nie mogę chodzić, ale mogę rolować. To jest wyjście jak coś, to ten. Możesz rolować, pamiętaj, możesz się dorolować do wyjścia. W sumie ja mogę iść. No, a ja muszę rolować, ja już się nie ruszę. O, dobra, jeszcze tak mogę zrobić. Keep rolling, 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 jeszcze kilogram mogę zaoszczędzić, o. Dobra. Ale przyszli, ale skarbów nabrali. Tylko pamiętaj, tych rzeczy od tych gnojów, od tych skurwieli grubych nie sprzedawaj, bo z nich powstają bronie horrorowe. Horror, Great Axe i tak dalej. To aha, są jedne z lepszych w ogóle w grze. O, shit, noc. To może kimniemy się tu? Czy nie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł z tym obciążeniem takim. No bo dobra, no. Nie, dobra, się nie. Możemy kimnąć w sumie, no ale... A jak nas coś zaatakuje, nie, chuj z tym. Aha, no tak, bo jest jeszcze szansa na zasadzkę, zapomniałem. Tak, w ogóle jak my musimy iść, bo my wyszliśmy tu, a my musimy iść na północny... wód. No tam woda jest, dobra. Wszystko wiem. Ja pierdolę, nie? Ole. Mam pomysł, co mogę zrobić później. Ale to dopiero jak zejdę na dół, bo tu z tej górki to tak nie chcę ryzykować. Chyba poczekam, aż się zregeneruje. Idź. Będziemy, ja też tak będę biegł jak ty. Jednak szybciej jest. Ale ty idź pierwszy, bo ja nie znam drogi. Ja się zregeneruję. Może nawet co zawiruje herbaty. Ale tu to, żeśmy z tym lutem, to już jest... Myślałem, że ostatnim razem to już dużo zebraliśmy, ale teraz to już przegięcie pały. Przecież w sumie ja mogę iść, to będę sobie szedł chyba. No ja mam plecak, co waży 106, nie? To już... Nie mogę wejść, kurwa, pod taką małą górkę nawet, ja pierdolę. Idź. No idź. Kurwa. Ty no, to wyrzucanie plecaka teraz akurat nawet się zdaje. Dobra, to ja też tak zrobię, Skitu, bo widzę, że mnie przegoniłeś. Tylko sobie zregeneruję energię. Miałem plecak 90. No, a ja mam 113,6, dobra. Myślałem, że 106. Trzeba nawet zbroję na siebie zakładać, żeby w ogóle to utargać wszystko. Jezu. Kurwa, nie zebrałem. W sumie jak ja się i tak ruszyć nie mogę, to ja założę, że tam gdzie szybciej biegam. To nawet lepiej. Widzę, jak tam człapiesz, bo się świeci stan. Kurwa. Dobra, poczekam na ciebie. Bo już trochę daleko jestem. Nie wychodzi mi to chyba. Nie, musisz po prostu, wiesz, jak podnosisz plecak, klikasz R, to żebyś to w biegu miał, nie? Najlepiej. I biegniesz po prostu przed siebie. No tak. Znowu wyrzucasz i znowu lekkie kółko robisz. Ale to ci wyjdzie, bo to praktyka. Ja też jak zaczynałem, to mi na początku nie ten... Kurwa, nie mogę trafić. Nie wychodziło. Żeby nas tu jacyś bandyci nie, albo kurwa jeleń skurwiel nie dopadł. No. Teraz wyjątkowo bym nie chciał się z nimi bić. Znaczy mam życia w sumie spoko, nie? Tylko, że
Aha, bo my mieliśmy do tego handlarza, jaj. Bez kij tu handlarz. Teraz godzina w ogóle. Byłem już i tak chyba za późno. Może tam jeszcze jest? Tam coś widzę, no. No to ja cię wyprzedzę najwyżej i zerknę tam od razu. Spoko. Ale powiem ci, że ping musi być dobry, skoro te przerzucanie plecaka tak sprawnie działa. Dziewczyno z patologii, to nie musi tak być. Ale chyba nie ma handlarza, niestety. Przynajmniej nie widzę, żeby tam miał tego czerwonego renifera. Rudolf czerwony, no nosy. Renifer. Jest tu. Tylko że z innej strony jakoś może oby musiał. Jeleń czerwono dupy. Żeby mu się asortyment nie zmienił. Boże, jak on tu nam ten. To normalnie z nieba nam spadł, bo możemy te graty zrzucić. A ma wystarczająco pieniędzy, żeby nam zapłacić? A no nie ma. No właśnie. Nie ma faktycznie, ale jak od niego odkupię te buciory, to już będzie mieć. To ja idę do miasta, tam czeka na nas, wiesz kto? Brat miasta? Tamtego. Aha, dobra, wiem. No. Amolit znalazłem. Przyjebię mu tą halabardą, będzie śmiesznie. A trochę kasy ma, jak będziesz chciał zrzucić trochę tych gratów, to tu przychodź. Pamiętaj, żebyś nie sprzedał chityny, monstrum i ciernistych chrząstek czasami. A on jest tutaj od razu, no to mogę iść faktycznie. Coś tam mu chyba wcisnę. Wciśniesz, bo ja do niego dużo nawet nie wziąłem. Bandaże też ma. No, teraz mogę biegać. Siema. No, greetings, friend. No ma 300, dobra, to a za ile ta broń, co teraz możesz sprawdzić u niego? Bo wiem, właśnie, że droga była. Właśnie, nie wiem, czekaj. Zdejmy. To jest nasz główny zarobek tutaj z tego całego tego. 750. To nawet tyle nie ma kasy. No, on nie ma, ale luz. Halabardę z żelaza sprzedam. Lekki hemputowy sprzedam. Teraz tak. Ogniste kamienie. Może sprzedać. Oko ducha mówisz sprzedać. No widzisz, że one są nawet okej. Okay. Oleista paproć do czegoś? Do rzadkich mikstur, to lepiej ją zatrzymać. Skóra włóski? Nie będzie nam potrzebna, nie. Bo to jest do plecaka, ale on... Nie będziemy z niego korzystać. Mały szafir. Kawałki żelaza chyba sprzedam. Zawsze no, coś. Ja mam swoje, to Krzysiu. Kamień chłodu? Może sprzedać. My i tak prędko nie odblokujemy możliwości. Ziarna krabich ślepiów? To tylko do sprzedania, to się tu nie... Okej. Okay. Lazurowa krewetka mówiłeś za 9. Grzyb gwiaździsty? Ja mam, bo możesz sprzedać. Okej. Okay. Dymiący korzeń? Możesz też sprzedać. To mikstury nie mam. Ale to na razie będzie wszystko. Co jeszcze tu schowa? Dostanę 209. No ale ta halabarda, nie? Z 750. No, nieźle. No i jeszcze ta zbroja, no tobie co jest płytowa. No właśnie, chyba ją właśnie teraz założę. Znaczy zdejmę. Sprzedam. No ale już z tym hełmem wyglądasz już tak normalnie. Konkretniej niż wcześniej, no. True that. Ile za tą dasz? Zbroję, 100, to dawaj. Dobra, możemy iść.
Chyba kupimy sobie teraz życie, podniesiemy. Za tą halabardę. Kupię sobie życie. Życie. Życie się nam przyda. To bandyta jest chyba, nie? Nie, czyli trup. Dobra. U mnie czasami robią te pozy dziwne. Tam, ale za to jeden z tych jest żywy. Widzę właśnie, no, biorę go tam z łuku. Niech podejdzie. Ten jest normalny, on żyje. Rzeczywiście mu zajebałem. Zajebiście go trafiam. Alisie. Nie no, nie jest nawet złota ten artefakt. Bier mięso od razu z niego. Bierz. To jest twoje ulubione. I teraz pytanie, czy my, jak my uwaliliśmy tamtego grubasa, to czy my jesteśmy w stanie ubić bossa, który ma najlepszy topór w gierce? Dla ciebie oczywiście, bo to jest dwuręczny topór. To na pewno, damy radę zaraz. Bo ja będę miał go później, jak mam mieć najlepszą broń do końca gry już, no to pewnie damy radę z niedługo już zdobyć. Ale to może w sumie, jakbyśmy odblokowali najpierw te skille jakieś fajniejsze. Można też, żeby mieć pewność. Albo jak zrobimy, a to nie, ja bym musiał łuk zrobić, ale to muszę mieć, kurde, łuk wojenny, a on kosztuje 1000, to jest trochę drogo. Ale ty możesz, znaczy jakbyś chciał zrobić topór, to po co byś miał robić topór, bez sensu. Pomyślimy nad czymś ogólnie. Czy rozkminię. Może ja zrobię topórek jednoręczny. Bo on z no tym bossem jest... Ten boss nie jest trudny, tylko on ma dużą regenerację życia, chyba 10 na sekundę. To najlepiej go podpalić czymś. Otruć. No to właśnie. Dwa, jakieś on jest na pewno odporny jest na krwawienie i na truciznę. Znaczy no, na truciznę i na krwawienie, więc to odpada, ale można go podpalić na przykład. This worries me. Ma 700 na halabardę. O, to sobie wezmę, kupię, to mi jest potrzebne. W ogóle ja nie wiem, czy mam teraz te składniki na to. Obsidianowa, ta mam. Proszek kryształowy, mam. Jeszcze potrzebuję okultystyczne szczątki chyba. Obsidian, pistolet. Co tu było potrzebne na ten pistolet? Palladium scrap. Obsidian shard, crystal powder. Palladium, a nie mam palladium. This worries me. Nie ma, on nie ma 700. Nie, to do kowala idź, albo do kowala, no. Siema. Kowal może mieć. Ma. Uch. Kawałek paladu tam było napisane, flinto. Ależ tutaj wjeżdżają teraz pieniądze. 1064 mam przy sobie. Kup od razu za 500 ten jeden punkt z życia. Gdzie to się robi? No tego na początku, przy bramie. No. Palladium. Siema. Jest. Ma taki sam hełm jak ja. Sydianowy ten. Czy mam jeszcze okultystyczne szczątki, czy... Twój poziom maksymalnego zdrowia wzrasta 40 punktów. No i mam nowy pistolet. Dobra, jest. To teraz 500 możesz mi wyrzucić. Idę do obozu. Dawaj 500. 500 plus daj. Daj 500 plus. Daj, bo ja muszę kupić skill. Masz wszystko co mam. Dobra, dzięki. I teraz wziąłem taki to? Bug i nie. Się pod mapę wjebało. Nie mów tego, lepiej tego nie kraść. Te takie hity nowe, shity, to wrzucę do mojego, tego drugiego plecaka, do magazynu, nie? No, to. Max punktów zdrowia, pięknie. Ciężniste chrząstki, hityne. To,
To, pułapki się mogą przydać. Co tu jeszcze, te chrząszcze? Czekaj, to w ogóle będziesz mógł chyba to kupić w końcu, nie? Czy nie? No. Wiesz co, ja ci tu przy trenerze rzucam 5 dych jeszcze, żebyś sobie kupił szał. Też to ci rzuciłem 5 dyszek. Dobra, idę. To jest taki buff, który... To jest tak z tej kanapki alfa, tylko że trochę ci życia zabierze, niedużo. Ale masz zwiększone obrażenia i niektóre umiejętności tego potrzebują, żebyś... Żebyś mógł z nich korzystać. Ale to, że mamy topór z żywego drewna, to jest zajebista sprawa. To jeszcze do sprzedania idzie. Buty handlarza do sprzedania. Ten jaki uczciwy nie podniósł, nie ukradł. What can I do for you? Nie no, i tak wie, że do niego trafi, nie? No w sumie tak, ale mógł za darmo zgarnąć. Dobra, biorę szał. No dobra, on powiedział, że nauczy tych lamusów tam, wiesz. No. Niech mają. No w sumie tak, jak nas nauczy, to wiesz, przyjdziemy w końcu do niego później jeszcze po coś. Kolejna udana przygoda, ale jeszcze nie jedna na nas czeka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Na razie.